Takiego wsparcia nikt się nie spodziewał. Rodziny zastępcze otrzymały dziś z rąk prezydenta Jeleniej Góry sprzęt komputerowy. Są to laptopy i słuchawki. No w ogóle byliśmy mega zaskoczeni taką w ogóle inicjatywą, jaką miasto tutaj wykazało. No wiadomo, że mamy trochę stary już ten sprzęt własny, trochę, no raczej leciwy taki. I ten nowoczesny sprzęt, no to jesteśmy bardzo zadowolone. Jest to duża pomoc dla rodziny. I dlatego no myślę, że taka forma akcji to jest dosyć dobrą akcją i dlatego no, takie biedniejsze rodziny po prostu mają prezent. Sprzęt ma pomóc młodym ludziom w nauce. Bardzo mi się przyda, bo jestem na studium, na kierunku masażysta z fizjoterapią i jak będziemy mieli znowu zdalne nauczanie, to będę mógł robić prezentacje, wysyłać zadania domowe, mieć kontakt jakby ze szkołą i no, będę mógł się uczyć. Nowy komputer dla rodziny Patrycji byłby ogromnym wydatkiem. Bardzo się cieszymy, jest to taki sprzęt pomocny. Nie oczekiwaliśmy, że taka niespodzianka będzie, ale naprawdę muszę powiedzieć, że się przyda, bo jest to dosyć duży wydatek, gdybyśmy mieli go zakupić sami. Miasto Jelenia Góra pozyskało na ten cel ponad 460 tysięcy złotych. Udało się kupić 100 kompletów komputerowych, a także sprzęt do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Są między innymi i całe zestawy multimedialne, bo będą i telewizory, i będą i rzutniki. No ale jednocześnie przede wszystkim, tak jak mówiłem, środki ochrony osobistej. Oprócz tego 10 tysięcy złotych zostanie przekazanych dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na stworzenie i wyposażenie dwóch pomieszczeń do kwarantanny.